Witajcie moi drodzy, ja nazywam się Łukasz Białecki i jak zwykle jest mi niezmiernie miło mi gościć Was na kanale Flavor Design. Dzisiaj mam dla Was etui, ale nie do telefonu, tylko do smartwatchu. Etui Defense 360 marki Tech Protect, czyli naszej marki własnej z Continent, dedykowane właśnie do inteligentnych zegarków. Pokażę je Wam na przykładzie Apple Watcha, natomiast one mają dosyć szeroką kompatybilność. Znajdziecie je u nas do produktów takich marek jak Xiaomi, Huawei czy Samsung. Mam je tutaj w dwóch wariantach kolorystycznych, czyli czarny i w 100% przezroczysty, wersja clear. One oczywiście konstrukcyjnie poza tym niczym się nie różnią, a w ofercie znajdziecie również do niektórych modeli, nie do wszystkich. Inne warianty kolorystyczne, takie na przykład jak Titanium do Apple Watch Pro, czy też od warianty różowe do Huawei Watch. Natomiast moim skromnym zdaniem prawda jest taka, że te dwa warianty pokrywają w zasadzie zapotrzebowanie w zasadzie nie bez mała całego rynku, ponieważ. Na pewno większość z Was, w gruncie rzeczy, jak sądzę, jak po prostu widzę, chociażby po swoich znajomych czy ludziach na ulicy, większość zegarków inteligentnych, które widzę na odgardzkach, jest czarnych. I do tych wariantów czarnych, właśnie ten model, czyli wersja Black będzie oczywiście tą domyślną. To na czarnej obudowie smartwatcha zniknie sobie w zasadzie i będzie bardzo, bardzo dyskretne. Natomiast jeżeli na przykład macie smartwatch w jakimś wariancie jasnym bądź kolorowym, tak jak ten różowy Apple Watch, który mam tutaj do prezentacji dzięki uprzejmości koleżanki, to wtedy właśnie warianty Clear sprawdzą się perfekcyjnie. A z czym w ogóle mamy tutaj do czynienia i co w ogóle dostajecie jeszcze w zestawie? Ponieważ z opakowania wyjmiecie nie tylko samo etui, ale jeszcze Rzeczy takie jak chociażby ściereczka bezpyłowa z mikrofibry, gaza nasączona alkoholem czy kilka naklejek ułatwiających pozbycie się kurzu z ekranu. Ponieważ o ile korpus tego etui wykonany jest z poliwęglanu, tak szybka, jest szklana. Jest to hartowane szkło, podobne do tych, które możemy nakleić na ekran smartfona czy smartwatcha. Dlatego warto dokładnie wyczyścić ekran po prostu naszego zegarka przed założeniem, tak żeby nie było tam żadnych smug, żadnego zanieczyszczenia czy kurzu, które mogłyby potem po założeniu po prostu wyglądać nieestetycznie, a nawet rzucać się w oczy niejednokrotnie bardziej wciśnięty pod to szkło. Dlatego właśnie przed założeniem polecam dokładnie wyczyścić sobie, odtłuścić i pozbyć się wszelkich drobinek kurzu. A zobaczmy jak wygląda to na samym zegarku. Załóżmy sobie najpierw wariant czarny. Ten oczywiście tutaj będzie nam się delikatnie gryzł Nazwijmy to z tymi właśnie kolorowymi akcentami tej, tego wariantu Apple Watcha. Natomiast to jest też coś, co niektórym może przypaść do gustu, bo czasem na przykład być może chcecie po prostu swój zegarek zmienić. Różowy zegarek, który podoba Wam się przez 90% czasu, czasem być może na przykład. Chcielibyście zamienić na zegarek czarny, co nie jest takie do końca głupie. No, bo najzwyczajniej, w świecie, po prostu do y, aktualnej odzieży, do stylizacji, którą mamy na sobie, możemy właśnie na przykład dobrać e, akcent kolorystyczny również takiego gadżetu. Ale najważniejsze rzecz jasna są tutaj walory użytkowe i walory ochronne, które to etui posiada naprawdę solidne. E, to jest bardzo lekkie, w zasadzie po założeniu nie odczuwamy jakiegoś szczególnego przyrostu uwagi. Ale tego materiału mamy tutaj trochę. Tu z każdej strony dostajemy tak naprawdę milimetr, może z hakiem bardzo sztywnego, bardzo odpornego materiału, który sprawi, że wszelkie upadki, uderzenia, a prawdopodobnie wszystkim z Was mi bardzo często zdarza się zegarkiem uderzyć, o coś zahaczyć. No to wtedy takie etui po prostu może sprawić, że. Obudowa waszego smartwatcha nie ulegnie jakiemuś uszczerbkowi. No a przede wszystkim, świetnie chroniony jest ekran i to chroniony właśnie szkłem, więc ono samo w sobie też po prostu będzie starzeć się nieźle. Tutaj to nie jest poliwęglan, który jednak oprócz tego, że odporny, to rysuje się bardzo łatwo. To jest miękkie tworzywo. Ten ekran nie dość, że będzie trwały. To będzie też świetnie kompatybilny z ekranem waszego smartwatcha, także jakby obsługa dotykowa zegarka będzie niczym zupełnie nieutrudniona. Nie odczujecie w zasadzie żadnego dodatkowego dyskomfortu czy żadnej różnicy w responsywności między jakby nagim zegarkiem a zegarkiem z tego typu etui. A teraz załóżmy sobie wariant właśnie ten przezroczysty clear, ten jak sądzę właśnie będzie interesował głównie tych, którzy mają zegarki w jakichś jasnych odcieniach, srebrne bądź właśnie kolorowe. I tak jak tutaj właśnie ten metaliczny róż bardzo fajnie przebija spod tego etui, a jednocześnie właśnie to tworzywo ma też taką tendencję, że rozświetla nam nawet delikatnie właśnie nadając jeszcze takiego dodatkowego blasku już tej właśnie metalicznej różowej obudowie, co naprawdę wygląda całkiem, całkiem estetycznie. Poziom spasowania jest nienaganny. Mamy wszelkie wycięcia, łącznie z tymi najdrobniejszymi, najmniejszymi jakimiś otworkami, które mogą być potrzebne. One oczywiście tam są. Także, jeżeli Wasz smartwatch jest wyposażony w mikrofon, będzie wycięcie na mikrofon. Jeżeli ma głośniki, oczywiście będzie wycięcie na głośniki. No i wszystkie rzecz jasna przyciski mechaniczne, przyciski funkcyjne, one również będą bardzo wygodnie dostępne. Tutaj, żeby dopełnić obrazu, możemy sobie szybciutko jeszcze zarzucić. Na to pasek, właśnie również pasujący kolorystycznie do reszty. I zobaczcie, że w tym momencie to się prezentuje naprawdę, naprawdę całkiem ciekawie. Jest to fajny, schludny produkt. Produkt, który gwarantuje bardzo dobrą ochronę. Produkt bardzo dobrze wyceniony. Bo my to wycenialiśmy i produkt, który po prostu będzie się przy okazji sam w sobie dobrze starzał. Właśnie dlatego, że to co najistotniejsze, czyli tutaj ta szybka, tak jak właśnie wspominam po raz kolejny, jest szklana. To bardzo istotne, ponieważ dużo tego typu produktów, te protektory na ekran, mają również stworzywa. To początkowo wydaje się, że wszystko jest w porządku, nie sprawia żadnego problemu, bo tak jest. Natomiast po prostu te produkty z tworzywa będą zużywać się bardzo szybko. Pierwsze rysy. Zawsze pojawiają się na nich tak naprawdę po... Często kilku godzinach użytkowania, a co dopiero mówić o dniach? W tym przypadku macie gwarancję, że to ETUI, choć całkiem niedrogie, choć bardzo proste, jest w stanie posłużyć Wam stosunkowo długo. A to ważne, bo to taka w ogóle też przy okazji po prostu zwyczajna ludzka uczciwość nakazuje, żeby nieważne, czy coś jest drogie, czy coś jest tanie, jeżeli coś ma po prostu działać, to niech działa. A tutaj co najwyżej mamy tylko dowód na to, po prostu, że porządne rzeczy nie muszą być bardzo. Bardzo drogie, coś może być dobrze wycenione. Czyli tego typu gadżecik, tego typu ETUI wystarczy, żeby kosztowało gdzieś w przedziale między 20 a 30 zł i już naprawdę może pochwalić się bardzo fajną jakością. A zatem mam nadzieję, że udało mi się zainteresować Was tym produktem. Jeśli tak, to zapraszam Was do linku w opisie. A teraz dziękuję Wam już serdecznie za uwagę i życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.